Jacho, witam wszystkich, raz jeszcze i Sełki z tej strony, gramy dalej w House Flippera, sobie tutaj dwójeczkę. Kolejne zlecenie weźmiemy, a nasz domek osobisty, prywatny wyremontujemy później, innym razem. Tu jest całkiem sporo rzeczy do zrobienia, więc trzeba się będzie za to zabrać, ale nie od razu. Nie pali się, nie śpieszy się, ale fajna tapeta, co? O, zwija się, o nie! Jest tu dzwonek do drzwi? Nie ma. Dobra. Zlecenia, moje drogie. Gdzie jesteście? Tutaj są dwa. Od którego zaczniemy? Może tu. Mam dla ciebie nową misję. Witaj, przybyszu. Rob Pattern Dedek Pin. Latami gorzkiej samotności nie dbałem o stan moich komnat, lecz musi się to zmienić. Dzielna dusza postanowiła niedawno do mnie dołączyć i towarzyszyć mi we wszystkich przygodach. Jakiś D&D. W skrócie, starożytny brud i góry śmieci czekają na prawdziwego śmiałka. Błagamy, przybądź nam z odsieczą i odmień zapomniany loch pod naszymi kwaterami. Uczyń go godnym mojej nowej towarzyszki. Twoje trudy zostaną hojnie nagrodzone, tylko musisz poczekać na nasz powrót. Całą drużyną wyruszyliśmy na konwent. Niech fortuna ci sprzyja. Robert Pattern. Zaczynamy. No dobrze, jestem na miejscu. Oglądamy dom na zewnątrz, jak zawsze. Skrzynka z bezpiecznikami. Jakiś mini... ten... op! Dla ptaszków. Chodźcie mnie, żeby spróbować wskoczyć na dach. Ha! Głowa ogrodzenia jest na fioletowo, jak fajnie. Ogródek, ławeczka. Elegancko. No dobra. Witajcie, kwatery. Tutaj jeszcze nic. Tam na pewno jest coś do ogarnięcia. Tu jest do ogarnięcia. Pralnia, nie, ale jaka ładna. Całkiem fajnie to zrobione jest. Elegancko. Skrzynka z bezpiecznikami, które można przełączać, ale czuję, że to będzie miało większe znaczenie przy konkretnych misjach. No i garaż. Cześć, Bessie. Witam cię. Zegarek. Wiercimy. Wrzucimy tu trochę świeżego powietrza, co by szopy miały jak wejść. Łazienka. Drzwi, szafa. M. Spinner. Together reaching new heights. Pocztówki. Come to Brazil. Howdy, partner. Elegancko. Elegancko. Elegancko to jest. Włączymy sobie Bessie kreskówkę. Pozbierajmy śmieci. Może nam się nabije kolejny perk w międzyczasie. Chociaż nie, dobra, bo głośno jest kreskówka. O, ale śmieci, ło! Jeszcze jeden gdzieś jest. Gdzie jesteś? Dobrze się schował. Tuch! No nie! Dobra, sprzątamy. Myślę, że można też pochować niektóre rzeczy. Do szafek poukładać tutaj. Ale by się przydał tu spray do ścian i wszystkiego. Kojarzymy spray z demo. Dobra. Kwiatki w górę. Thank you. Zmieścisz się tam? Zmieściło się. Jak coś, to umyte.
Jakby ktoś pytał. Fajny ten mini stoliczek. W ogóle jaka mini kuchnia. Całkiem spory jest ten dom, a... Albo tu mają... sypialnię. Kuchnia taka tutaj zgnieciona z salonem. Ja to bym to troszkę inaczej zbudowała, ale nie każdy potrzebuje większej kuchni. Kubeczek. Kubeczek, gazetka. A, tu jest. Wiedziałam, że gdzieś gąbka siedzi. Tu sobie usiądź. O. No i tutaj tyle. Znaleźliśmy tę grę w demo. Zmienimy im lokalizację. O. Grajcie teraz. Ha, ha, ha. Szur, 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 szur. Szur, 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 szur. Będziemy rzucać z daleka do kosza. Gdzie on był? Tutaj. O. Chyba trafiłam znowu za mapę. A to znaczy, że chyba wrócił w inne miejsce. No cóż. Jeszcze raz. Niu, jest osiągnięcie za wrzucenie śmieci do kosza z 10 metrów. U. Ale to dalej nie dolatuje. Na czym skończymy? Tutaj. Za daleko. Nie jakoś super dużo, ale wciąż. Staniemy trochę dalej. Yeah! Ale czy wpadło osiągnięcie, to zaglądnę za chwilkę, bo ja mam wyłączone te powiadomienia, bo mi wyskakuje dużo różnych. Łoki bajzer! Mówiłam, że mają miejsce, ale to widocznie kuchnia nie jest dla nich taka istotna. Sprzedajemy rzeczy najpierw. Okej, wszystko co na żółto. Toster? Skąd ci się tu toster? Plakaty też wszystkie? O ja. No. Revolution. Bardzo wygodna opcja z tym podświetlaniem na handel. Siup, siup, siuru, siup, siup, siur. O, pralka! A, utknęłam na jakiejś lampie pewnie. No. Tu tyle. Nie, piłka jeszcze. No tak. Grają w planszówki, co będą piłki zostawiać w domu. Perki na śmieci, perki na śmieci. Perki na śmieci, poproszę. Pom, 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 pom. Ale śmieci. Rzeczywiście nieźle tu nabałaganili. Skąd ten gruz? Ło. Jeszcze jeden gdzieś został. Gdzie? Tutaj. Mam cię. I sprzątanko. No jest co myć. To trzeba przyznać, ktoś się tu naprawdę postarał o to, żeby upaprać wszystko wokół. Kto na tym siedział? Aż się mów zaskoczyło. Jej, 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 jest ulepszenie w myciu. Zmywanie plam stanie się szybsze.
Do twojego fliperskiego arsenału dołączy specjalny sprzęt do mycia. Spray do mycia pokryje większą powierzchnię. Sprayu do mycia można używać jeszcze częściej. Właśnie to jest umiejętność, która jest genialna. To też jest dobre. Ale zaczniemy od tego. Ale zawsze można perki zmieniać. Widzicie? Można sobie przełączać. Więc to jest taka fajna opcja w tej części, że nie ma na stałe wydanych punktów. Spray pozwala na wyczyszczenie tego szybciej. Ale nie można za często... O! Pstryknąć go jeszcze raz. Szprejnąć. Dlatego jest ta umiejętność później na szybkie sprayanie. Nie będziemy przedwcześnie kończyć. My się tam do końca będziemy starać. Damy radę. Jak Bessie w House Flipperowiec. Kurczę, tutaj to wygląda, jakby się na to ktoś... zrzucił śmieci na to ktoś wygląda. Jakby. Tam minąłam taki kawał jeszcze brudu. O! Co tu się jeszcze ubrudziło? Tutaj. Jeszcze jedna plama gdzieś jest. Tam jest! Ups. Ciasno w tej piwnicy skakać. Ale no, trzeba zrobić porządki od razu. I w drugim pomieszczeniu. Fajne dźwięki. I zostało poukładać rzeczy i rozpakować się. Dobra, widziałam rozsypane... Albo go postawimy, albo położymy. Położymy go. I... kule bilardowe. Bile lalele. Nie wiem, czy da się poukładać w środku. Ciężko będzie. To nie będziemy próbować. Pytanie, czy ustawić tak, jak gra chce, czy pobawić się. Nie wiem, czy mogę go tutaj dać jeszcze. Ło, ja go równo wszystko ułożyłam. Ale wiecie co, ja to bym chyba wolała mieć płasko. Jak szafkę pod ręką. O, nie zmieści się. Tak. Tak mi się bardziej podoba. No dobrze, rozpakowujemy się. Świetne są te pudełka do przeprowadzki. TV. Głośniki. Konsol i pady. Nieźle. O, tu jest jeszcze jedna. Ale się pochowały. Nie, tu są gry. Moment, zaraz je tu poustawiamy, wsadzimy je w ten stojaczek. No dobra, może być tutaj. Ze złej strony stoję. Steampunk, to zaraz. Nie. Jednak to przestawiam, żebym mogła zobaczyć wszystkie okładki elegancko. Steampunk na konsolę FS7. Nic nie widać, ale Kraken. W sensie widać, nie ma po prostu napisanego z tyłu za dużo tutaj rzeczy. Frog Traffic.
To jest co? First Fiction 17. A z tyłu kot! Idealnie. Okej. Okay. Deadly Fist Fight. O nie! Kamień, papier, nożyce. Dalej. Something doesn't seem right. True Simulator, o nie! Truman Show, genialny. Street Fighter, Final Fantasy. Tylko tyle, o nie! Takie genialne! W sensie, no i tak jest sporo, ale takie genialne, żeby się jeszcze oglądało dalej. Legend. Romeo i Julia. Super. O, gry! Super, planszówki. Strong Hall. Korset, no dobra. Krababble. Bardzo dobry wybór. O! Witam. Robota też witam. Radio. Jo, świeże plakaty. No tak, no bo tamte już zjeżdżały, dlatego. Jęgbu, dobra. No tak, porządne plakaty sobie tu przynieśli. U, ten jest ładny. Company of Champions. Zejdź troszkę niżej, bo jesteś nierówno względem pozostałych. I to chyba wszystko. No to dobra. Świetne. Podoba mi się to, jak te gwiazdki wpadają. Pum, pum, pum. Hej, kolejne zadanko. O, mamy maila. Idziesz jak burza. To Marino. No właśnie. Pina estate. June mówiła, że dokonałaś cudów w jej domu. Podsunęło mi to pewien pomysł. Powinnaś ogłosić się jako lokalna złota rączka. Już nawet wrzuciłem reklamę twoich usług na lokalny... O, co to jest? QLX? Nie musisz mi dziękować. Trzymaj się, Tom. A, dam archiwizuj. Nie musimy ich chyba archiwizować. Dobra, dam archiwizuj. Będę wiedzieć, że mam maile tutaj. Dobra, zlecenie. O, dwa! Retro starociami! Hej! Sprzedaję dom i dowiedziałam się, że najpierw trzeba go wysprzątać. Nawet piwnicę, oj, acie. Taki jeden agent nieruchomości, który regularnie kupował u mnie kawę, polecił mi twoje usługi. Ciekawe, czy Tom? Pewnie zapomniałam zabrać paru rzeczy, więc jeśli znajdziesz jakieś spakowane pudła, po prostu zostaw je tam, gdzie są. Kiedyś po nie wpadnę. Miłego dnia, Emma Baker. Pewnie, bardzo chętnie, bardzo chętnie. Tutaj chyba Miałing Stonesi mieli koncert. Dobra. Zaczniemy od sprzedaży. Okej. Okay. Dobry początek. Sprzedaj, sprzedaj. Tu jeszcze coś jest do sprzedania. Ach, tu są jeszcze dwa krzesła. No okej. Pozbieramy śmieci. Uuu, weszło! Tylko czy to było wystarczająco daleko? Jeszcze nie wiem. Uwaga. On nie doleci. To może już było 10 metrów.
Od ściany. Plip, 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 plip. Szprej. Pięknie. Ona mówiła o piwnicy, ale do domu też wejdzie. Okej, nie tylko piwnica. Założę się, że właśnie wszystko tu idzie na handel. Let's sell it all! Pokaż mi to ulepszenie, gdzie to mam? O, duplikator! Duplikator jest fajny, można sobie skopiować jedną rzecz, którą się kupiło, albo która stoi i postawić obok identyczną. Bardzo praktyczna sprawa, się dowiedzieliśmy. A, tego nie, no dobra, to nie. A tu? Tu też, wow! WC! Book Club! Meeting every Sunday at Emma's Home Cafe. Bring a friend. Bijak ładnie, przyjemnie, fajnie. Fajną tą kawiarnię miała, a może się... Emma? Kawiarnia u Emmy? Zapamiętajmy te imiona, bo... Fliperowcy tutaj lubią różne easter eggi robić i łączyć ze sobą zadania, więc... Jeszcze coś na sprzedaż? Plakat. I po plakacie. Szur, szur, szur. Chyba tyle. Ups. Ups. Teraz będziemy tam szurać. Nie tylko tam zresztą. Odkurzanie dla początkujących. Wiemy, że liście się odkurza, więc spoko. Wrzum. Jaki ładny kolor. Fioletowy. Lubię fioletowy kolor. Ale mam fajny pas. Siup. Fajnie by było, jakby już ten park wpadł. No ale trzeba iść po kolei, prawda? Nie można mieć wszystkiego od razu. Nawet dobrze, bo byłoby smutno. Za łatwo byłoby od początku. O, jakie okno! Up. Up. O, zniknęło! Dobra, niech będzie. Powiem wam, że w tej części mycie okien jest o wiele fajniejsze. Emma z kawiarni. Sprzedaje dom, no to dobra. Tutaj nic. Aha, tu jeszcze trzeba posprzątać. To już nie? Ej. Chyba się tu komuś kawa rozsypała. Dobra, Emma z kawiarni. Tu miałaś kawiarnię. A gdzie mieszkałaś ogólnie jako tako? Czy jest sypialnia może? Tak. Ale miała malutką sypialnię. Tutaj jest coś jeszcze do odkurzenia. Pod łóżkiem może? Może to zobaczymy za chwilkę. No. Patrzcie, no pudełka mówiła, zostaw tam, gdzie są. Zabierze je, więc nie ruszam. Łazienka miała całkiem fajną. I szuruburu. I szuruburu. Po zdjęciach. Okna też będą do mycia? Zobaczymy za chwilę. Patrzcie, jakie mam długie łapki. Okna nie.
Dobra, to teraz tutaj się bierzemy za sprzątanie. Ło, ale pierwsze misje zawsze takie są. Tu się troszkę posprzątamy, a w następnych pewnie za kilka misji będziemy mieć okazję do meblowania, flipowania już takiego konkretnego, zmienienia kolorów. Zwłaszcza we własnym domku, jak mamy własne domki, to tam, wiecie, można robić, co się chce. Jak profesjonalista myje te okna po prostu. Prysnęłam, ale nie zareagowało. Po szafkach. No, myślę, że to normalne. Już mogę zakończyć zlecenie. Fajnie, ale jeszcze jest za wcześnie. Dla nas jest jeszcze za wcześnie. Dobra. No i ta nieszczęsna piwnica, o której ona mówiła. A tu mi się jeszcze jakiś wykrzyknik pokazuje? Nie, chyba nie. Zrobione. Idziemy do tej piwnicy. Ciekawe, co ona tam ukryła, że to aż tak brudne. Aha, czekaj, bo tu ciężko przejść. Emma. Dobra, posprzątamy, po kolei idziemy. Żeby nam się przyjemnie chodziło. Kawał piwnicy. No, to ten kurz jak nic. Wybaczcie, trochę się zakatarzyłam ostatnio. Byłam dzisiaj u lekarza, dostałam na kaszel jakieś wziewadła, sterydy. Zobaczymy, czy pomoże. I tabletki. Mam kaszel już od października, mam taki okropny kaszel. Zresztą wiecie, pamiętacie, jak musieliśmy przerwę na live zrobić. L4 nawet było. Ło, ale tu brudno! Ale tu fajnie, jaką ma tu miała... Po prostu dużo fajnych rzeczy. Telewizor, lampa naftowa. Co to są? Ach, słoiki. Ładne półki, podobają mi się. Łóżeczko, ojejku. Ciekawe, czy to są rzeczy, które tu były wcześniej. Z poprzednich właścicieli na przykład. No to szur, bo pleśń tu wyszła na suficie. Emma! Imię Emma kojarzy mi się z tym jak u Soku no Neverland. Nie wiem, czy oglądaliście. No to jest taki trochę horror. Ale mi się podobał. Manga jest genialna do samego końca. Pierwszy sezon anime jest genialny okrutnie. Drugi sezon anime jest bardzo smutny, bo w drugim sezonie musieli, z jakiegoś powodu postanowili już zakończyć, powiedzmy, całą przygodę i zmieścili w tym tyle mangi, musieli tyle rzeczy wyjąć, pominąć i bohaterów wyciąć, że druga część to jest takie zraszowane. Jest super, no bo bohaterowie, aktorzy głosowi i wszystko i tam pozmieniali trochę fabułę i też jest fajna. Ale jak ktoś zna mangę, to jest mu tak przykro. Tam były takie postacie, które były bardzo ważne w ogóle w tym. A tutaj się ich pozbyli, no i człowiekowi smutno się zrobiło. Nie, żeby nie było, raz jeszcze mówię, anime też jest dobre. Ale jest lepsze, jeżeli ktoś nie zna... Jeżeli ktoś nie zna... mangi. Dobra, mam coś jeszcze nie zrobione, nie jestem do końca pewna. Co? Tu są porobione, tu są porobione. Czy tu były gdzieś schody na górę? A nie, tu jest jeszcze łazienka. No właśnie. Myślałam, że to kamera, a to światło. Okej, teraz chyba mamy... Czemu mi tu świeci ten wykrzyknik? 31, czy tu są porobione? Tu są porobione. Tu ma rzeczy spakowane, nawet Bessie ma tutaj ze sobą. No, jakiś błąd drobny.
Nie będziemy się tym przejmować, oddajemy zadanie. Tak. Jej! 4500 prawie. Super. To dzisiaj kończymy, to znaczy ten odcinek kończymy tu. Ja się biorę za nagranie kolejnego jeszcze na dziś. Także dzięki za wspólną grę. Życzę dobrej nocy i dnia i trzymajcie się ciepło. Jaho!